Mam na imię Tomasz Kowalczyk, przyjechałem do Was z Warszawy. Nie jestem żadnym zgrupowaniem religijnym, nie jestem grupą, nie jesteśmy tu grupą Jehowy, grupą zielonoświątkowców, kościołem katolickim, grekokatolickim, rzymskokatolickim, śrakim, pierdziakim czy owakim. Jesteśmy ludźmi, którzy realnie poznali Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali Go osobiście. Nie poznaliśmy marionetki wiszącej na krzyżu, nie poznaliśmy bezbronnego dzieciątka siedzącego w ramionach Maryi. Jesteśmy ludźmi, którzy osobiście poznali Jezusa Chrystusa. Jesteśmy tu po to, by prawda dotarła do waszych serc. I ja teraz, Ojcze, modlę się do Ciebie, Ojcze. Święty Duchu, ja modlę się do Ciebie, byś szedł na to miejsce, byś poruszał się po sercach, byś dotykał ludzkich serc, Ojcze. Ja modlę się, Ojcze, by aniołowie służebczy zeszli na to miejsce i dotykali każdego człowieka, Ojcze. Ja modlę się o to, Ojcze. Ja modlę się o każde serce. Ojcze, ja modlę się o oczy, które będą widzieć, Ojcze. Ja modlę się o oczy, które usłyszą, Ojcze. Ja modlę się o chociaż jedno serduszko, które zostanie poruszone, Ojcze. Ja modlę się o chociaż jednego człowieka. O potężny Jezusie, przyjacielu mój, Duchu Święty, partnerze mój. Ty, który jesteś ze mną. Ty, który jesteś ze mną. Ty, który ukochałeś ten świat. Ty, który wylałeś się na ten świat. Ja uwielbiam Cię. Ojcze, ja modlę się do Ciebie. Ja modlę się, Ojcze, chociaż jedno serce, które zostanie poruszone. Ojcze, ja modlę się o jedno serce, które przyjmie Twoje Słowo Boże. Ojcze, ja pieczętuję te Słowo Boże, które zostanie utrwalone w tym sercu. Ludzie, całe życie byłem niewierzącym człowiekiem. Ludzie, w ogóle nie wierzyłem w Boga. Ludzie, mieszkam w tym kraju od 38 lat, bo 38 lat mam. Wiecie, zostałem ochrzczony w kościele katolickim. Przyjęłem pierwszą komunię. Byłem w tych obrządkach, ale w wieku 9 lat zacząłem chlać alkohol. Zacząłem chlać alkohol od 3 klasy podstawówki. Od 4 klasy podstawówki zacząłem okradać ludzi. Od 4 klasy zacząłem brać narkotyki. Ćpałem, chlałem, kradłem. Cały świat mnie skreślił. Skreśliła mnie moja rodzina. Byłem czarną owcą. Skreśliła mnie szkoła. W wieku 10 lat byłem wyprowadzany z podstawówki w kajdankach. Siedziałem we więzieniach. Gripsowałem. Handlowałem narkotykami. Byłem najlepszym dealerem w moim mieście. Pochodzę z Elbląga. Jestem Tomasz Kowalczyk. Byłem najlepszym dealerem. Miałem najlepszą amfetaminę. Waliłem ją po żyłach. Wiecie, nie robiło to na mnie nic. Miałem pieniądze. Miałem wszystko. Byłem egoistą śmierdzącym. Ale dalej chlałem, ćpałem, kradłem. W ogóle zaspokajałem swoje śmierdzące ego. Ludzie, żyłem bez Boga, nie wiedziałem tego. I wiecie co? 7 lat temu wyjechałem do Szwecji, żeby mieć troszeczkę lepsze życie niż tu w Polsce. Choć nie brakowało mi nic. Wiecie, wyjechałem tam. Miałem swoje poletko marihuany. Wiecie, handlowałem narkotykami. Chlałem i dalej kradłem. Zakochałem się w dziewczynie. Pierwszy raz w sercu poczułem miłość w swoim sercu. Pierwszy raz poczułem coś takiego. I wiecie co? Byłem złym człowiekiem, ale tą kobietę nosiłem na rękach. Starałem się dać jej wszystko, co najlepsze miałem. Starałem się, ale to było puste staranie. Zostałem przez nią zraniony. Wiecie, zdradziła mnie. Zdradziła mnie. I tak jak miałem miłość do niej, tak nienawiść z pełną mocą wdarła się w moje serce. I postanowiłem odpłacić jej za to, co dostałem. Postanowiłem, że zacznę ją lać. I wiecie co, jak podniosłem na nią rękę, to katowałem ją w tej Szwecji przez 2,5 roku. Codziennie, tak jak wy wstajecie rano, robicie se kanapki do roboty. Ja zaczynałem dzień od złapania jej głowy za włosy, odpalania jej głową o szafkę, odpalania jej głową o ścianę. Łamałem jej żebra, ona tak chodziła sprzątać willę. Łamałem jej palce, nie robiło to na mnie żadnej różnicy. Nawet kul mi nie skoczył. Chciałem ją zniszczyć i pewnego dnia postanowiłem, że zadźgam ją nożem. Wiecie, poszedłem do lasu późną nocą, knuć plan, jak ją do tego lasu zaprosić, co zrobić, żeby ona mnie się nie bała tam ze mną pójść. Wiecie, siedziałem w ciemnym lesie, knułem plan,
Żaden detektyw, żaden jastowic jej by nie znalazł. Nie wierzyłem w Boga, ale wtedy w tym ciemnym lesie, w moim sercu zauważyłem, że jestem kimś, kim do tej pory nie byłem. Tak, byłem złym człowiekiem, byłem narkomanem, alkoholikiem, złodziejem, okradałem stare babcie, sprzedawałem dzieciom narkotyki, ale wiecie co, poczułem w tym lesie, że nigdy nie planowałem morderstwa. I wiecie co, jak siedziałem w tym ciemnym lesie, na kamieniu pnąłem ten plan, tak pierwszy raz w życiu coś w moim sercu powstało. Stanęłem na równe nogi, spojrzałem w niebo i krzyknąłem, a nigdy nie wierzyłem. Krzyknąłem: Jezusie, jeżeli Ty jesteś naprawdę, krzyknąłem. Krzyknąłem: Jezusie, jeżeli jesteś prawdziwym Bogiem, Ty zejdź i zmień mnie, bo ja dłużej nie chcę i nie potrafię tak żyć. I gdy skończyłem mówić te słowa, stanął przede mną w blasku swej chwały, jaśniejszy od słońca, Jezus Chrystus. On nie oświetlił całego lasu, ale Jego postać lśniła blaskiem jaśniejszym od słońca. Ludzie, On jest naprawdę, On jest żywy. On jak stanął przede mną w tym lesie, mnie jakby ścięło z nóg. Padłem na twarz, przez moją głowę przeleciało całe moje życie. Wszystkie uczynki dobre, wszystkie uczynki złe, wszystkie myśli dobre, wszystkie myśli złe, wszystkie dzieci, którym sprzedałem narkotyką, wszyscy ludzie, których okradłem, całe moje życie, wszyscy ludzie, o których sobie pomyślałem źle. I wiecie co? Gdy się podniosłem z tej ściółki leśnej, Jezus stał przede mną. Z Jego ciała bił blask jaśniejszy od słońca. On stał w blasku swej chwały. Na głowie miał złotą koronę, a nie cierniową. Nie wisiał na żadnym krzyżu. Wiecie, Jego oczy były jak rozszarzone węgle. I ten potężny, ten święty, święty, święty Jezus w ogóle nie powiedział mi, że mnie nienawidzi, bo sprzedaje dzieciom narkotyki, że nienawidzi mnie, bo okradałem ludzi, że chleję alkohol, to jestem zły. Wiecie co? On przyszedł do takiego bydlaka, jakim byłem ja, i on mi powiedział: Tomaszu, bo tak mam na imię, kocham cię. On do mnie powiedział: Ty, byłem złym człowiekiem, a Bóg zjawia się realnie w moim życiu i mówi: Tomaszu, kocham cię. Powiedział: idź do domu spać. Od dzisiaj będę twoim ojcem. Jak wstaniesz, będziesz innym człowiekiem. I kochani, jak gdy rano wstałem, pierwszy raz w życiu nie musiałem żreć narkotyków. Gdy rano wstałem, nie miałem chęci wypicia alkoholu. Gdy rano wstałem, nienawiść, którą miałem do tej dziewczyny, była wymazana z mojego serca. Nie miałem tej nienawiści. Gdy rano wstałem, wyjrzałem przez okno, spojrzałem na ludzi chodzących pod blokiem. Dopiero pierwszy raz w życiu poczułem miłość Boga do człowieka. Gdy spojrzałem na bliźniego człowieka, poczułem miłość. Wiecie, jestem tu dlatego, bo kocham was. Nie jestem tu dla waszych pieniędzy, bo ja od was nie chcę nic. Chcę tylko wam przekazać prawdę. Wiecie, mówię o sobie, że jestem człowiekiem, który poznał realnie miłość Bożą. Ja go spotkałem w tym lesie osobiście. Realnie. I chcę ci powiedzieć, że ty możesz go poznać tak samo. On jest miłością. Jestem żywym świadectwem na to, że Bóg jest miłosierny. Jestem żywym świadectwem na to, że ty, żeby go poznać, nie musisz na swoich kolankach lecieć do Częstochowy. Że ty nie musisz odmawiać tych bzdurnych, religijnych frazesów na różańcu. Że ty nie musisz klęczeć w kościółku i modlić się do niego. Wiesz, to jest cudowny ojciec. Ja 2,5 roku z nim jestem. 2,5 roku przebywam w jego obecności. I w ogóle wiecie co, niczego mi nie brakuje. Nie brakuje mi miłości. Nie brakuje mi szczęścia. Wiecie, on rozwiązuje każdy mój problem. Wszystko, co powstaje w moim życiu, on jest moją radą. On jest moją radą. Bo ja słyszę jego głos. Wiesz, jestem tu po to, żebyś się dowiedział, że 2000 lat temu Jezus Chrystus poszedł na krzyż Golgoty, by tam pokonać, wiecie, grzech, by tam pokonać chorobę, by tam pokonać biedę. Wiecie, on to zrobił dla nas. Wiecie, nie ma na ziemi takiego człowieka,
Weź odpowiedz sobie teraz, człowieku, czy jest w twojej rodzinie, czy twój mąż w ogóle poszedłby za ciebie na krzyż, czy twoja żona by za ciebie poszła na krzyż, a Jezus specjalnie zrobił to dla ciebie. On to zrobił specjalnie dla nas wszystkich, z miłości do każdego z nas. Każdy z nas jest wyjątkową perłą w jego rękach. Każdy z nas jest dla niego brylantem, ale możesz być diamentem, jeżeli pozwolisz mu się szlifować. Ja mu pozwoliłem. Ja, wiecie, podjąłem decyzję, że chcę iść z tym Jezusem przez swoje życie i moje życie jest cudowne. Nie mam wstydu, w ogóle niczego się nie boję, niczego się nie hamuję, w ogóle niczego mi nie brakuje. Ta dziewczyna, którą chciałem zabić, wiecie, w tym lesie, ona jest tutaj ze mną. Ona jest, wiecie, malutką, drobną kobietą, a ja ją lałem, ale gdy jedno spotkanie nastąpiło w moim życiu z żywym Bogiem, wszystko się zmieniło. Ten Jezus przyszedł, zmienił mnie. Ten Jezus, ten sam Jezus zjawił się u niej. On zmienił całe jej życie, ona ci może to powiedzieć. Ten Jezus jest cudowny, on jest żywy, on jest realny i ty dzisiaj możesz Jego dotknąć osobiście, to on może z niej, wiesz, on może dotknąć się osobiście, ale on, wiesz co, on potrzebuje twojej zgody na to, tak jak potrzebował mojej, gdy ja w tym ciemnym lecie stanąłem na nogi i zawołałem, wiesz, Jezusie, przyjdź i zmień mi, bo ja dłużej nie chcę i nie potrafię. On przyszedł, gdy zawołała moja żona, ta kobieta, którą lałem, którą chciałem zabić, on do niej przyszedł, on jest realny, on jest cudowny, on jest miłością. Wiecie, Jezus, gdy chodził po tej ziemi, wiecie, on mówił swoim apostołom, że on, jeżeli odejdzie, to on nie zostawi nas sierotami tutaj, nie zostawi nas sierotami na tej ziemi. Wiecie, on powiedział, że ześle nam Ducha Świętego i ten Duch Święty, on jest tu na tym miejscu. Jeżeli cokolwiek porusza twoje serce, podnieś rękę, ja podejdę do ciebie, pomodlę się z tobą i Duch Święty od tej chwili zamieszka w tobie. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która czujesz poruszenie w swoim sercu, jeżeli łzy napływają ci do oczu, podnieś rękę, nie wstydź się tego. To jest Bóg, to jest Święty Duch, który dotyka właśnie twojego serca. Tak, to jest Święty Duch. Kochani, jesteśmy tutaj jeszcze około 40 minut. Będziemy wam mówić nasze świadectwo, jak poznaliśmy Boga. Będziemy wam mówić, bo ksiądz ci tego nie powie, co się wykonało na krzyżu. Będziemy mówili ci wszystko to, czego nie usłyszysz w kościele. Bo wiesz co, my nie mówimy religijnych frazesów, ale opowiadamy świadectwa naszego życia, świadectwa bycia z Bogiem, świadectwa tego, że On jest prawdziwą miłością, On jest czystą miłością, On od ciebie nie wymaga nic. Jedynie co On by chciał, to tylko to, byś się z Nim pojednał, że jeżeli odejdziesz z tego świata, to będzie z Nim razem w niebie. On niczego od ciebie nie chce. Wiesz, On związał się twoją wolną wolą. Ludzie, ludzie, czego można chcieć więcej? Dlaczego my staramy się żyć bez Niego? Dlaczego staramy się być samowystarczalni? Zobaczcie, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, wiecie co, dlaczego? Bo oni postanowili stać się samowystarczalni. Ja byłem samowystarczalny przez 35 lat, ale od 3 lat jestem zależny tylko i wyłącznie od Jezusa. I niczego w moim życiu nie brakuje. Nie brakuje miłości, nie brakuje zdrowia, nie brakuje pieniędzy, nie brakuje niczego. Żyję, idę z Jezusem przez to życie i będę do końca. Choćbyście tu na mnie pluli, choćbyście mnie kamienowali, ja i tak tutaj będę razem z Nim. W ogóle nigdzie nie chcę się bez Niego ruszyć. On mi powiedział, Tomaszu, synu mój, tam gdzie noga twoja, tam ja jestem. I wiecie, może wy go nie widzicie, ale on tu jest swoim Świętym Duchem. Jego Święty Duch przechadza się teraz pośród was. I choć jest jedna osoba, którą porusza to w sercu,
to podnieś rękę, ja podejdę do Ciebie, pomodlę się z Tobą i moc Świętego Ducha stąpi na Ciebie, moc prosto z nieba stąpi na Ciebie. Jeżeli jesteś osobą chorą, chcesz mnie sprawdzić, chcesz się przekonać, czy to, co mówię, jest prawdą, podnieś rękę, ja podejdę do Ciebie, pomodlę się o Twoje uzdrowienie, moc z nieba spłynie prosto na Ciebie, zostaniesz uzdrowiony natychmiast. Kochani, jesteśmy tu dla Was, nie chcemy od Was złamanego grosza, jedyne co chcemy, by prawda dotarła do Waszych serc. Nie jesteśmy ani Jehowimi, ani zielonoświątkowcami, ani katolikami, ani nikim innym. Jesteśmy ludźmi, którzy realnie poznali miłość Bożą. Amen. Ty się teraz zjebałeś, nie? Uda, ja nie, ja wierzę, wiara czyni cud. Piękniejsze z gwiazd, a w nim ten, co przyszło. Żeby Pan potwierdził Wam to. Pana bolała od jakiegoś czasu stopa. Co się zadziało? Pan powie. Pan prosił, żeby się pomodlić, żeby ten ból zniknął. Powie Pan, czy faktycznie, czy realnie ten ból zniknął? Tak, ten ból zniknął całkowicie. Halleluja! Bóg jest wielki. Ludzie, my nie mówimy tu jakiejś ściemie. My przyszliśmy do Was z miłością Bożą, która chce rozlać się na Was. My nie chcemy od Was nic. My chcemy tylko, by miłość, która zamieszkała w nas, by Jezus Chrystus, który zamieszkał w nas swoim świętym duchem, Jego święty duch zamieszkał w moim wnętrzu. Ja Go słyszę nie uchem, ale sercem. Kochani, chcemy, by to nastąpiło w Was. Halleluja! Jest człowiek, który na własnej skórze przekonał się, że to nie jest ściema. Halleluja! Są tu dwie kobiety. Kochani, są tu dwie... Chodźcie! Chodźcie, nie wstydźcie się, poświadczcie temu światu, że to jest prawda. Tu są dwie kobiety, które miały ból kręgosłupa, które miały ból w plecach. Czy realnie to się zadziało na waszej skórze, że ból zniknął? Tak. Powiedz ludziom, ludzie, to prawda. Tak. Ludzie, to wszystko jest prawda. My nie mówimy. Jestem w szoku. Powiedz, że jesteś w szoku. Bo jestem w szoku. Ludzie, to jest prawda. My nie jesteśmy ściemą. My nie jesteśmy katolicką czy Jehową jakąś popierdółką. My jesteśmy ludźmi, przez których płynie moc prosto z nieba. Najlepszy towar, jaki jest w niebie, płynie przez nas, zostaje uwalniany przez nasze ręce. Chorzy zostają uzdrowieni. Zniewoleni od pornografii, od narkotyków, od alkoholizmu, od zakupocholizmu zostają uwolnieni. Kochani, przyjdźcie, przekonajcie się na własnej skórze, że to nie jest ściema, że to nie jest popierdółka, że to nie są jakieś frazesy, że to nie banialuki, że to czysta prawda.